aby stworzyć plik CSS, należy posiadać Notepad++, taki program, który można ściągnąć z internetu ze strony Notepada, ale to może omówię innym razem. Teraz skupimy się na załączeniu pliku style CSS, załączonego pliku style CSS do szkieletu strony HTML. Należy stworzyć nowy plik, w którym będziemy stylizować stronę naszą tutorial HTML. Dobrze. Czyli plik, albo szybciej, tutaj klikamy dwa razy dynamicznie, ale ja pokażę jeszcze tak, plik nowy. Robimy takie coś, aby ten plik style CSS był, musimy go zapisać. Plik zapisz jako. Zapisz jako. I tu mamy opcje rozwijalne. Zapisz jako typ. Używamy CSS-a, czyli Cascade Style Sheets File. Nadajemy mu nazwę. Nazwa jest bardzo istotna, ponieważ jest już użyta w naszym tutorial HTML. Zaraz zrobimy zmianę. Teraz zrobimy, dobrze, teraz zrobimy tak jak jest, czyli style CSS. Zdajemy zapisz i teraz ważne, gdzie zapisujemy, bo musi zawierać się tam, gdzie zawiera się plik tutorial HTML, czyli na pulpicie, bo on się tu zawiera. Nie wierzycie, to pokazałbym, ale nie chce mi się teraz. Teraz daję zapisz. I jeżeli już mamy podłączone style CSS i jest ten podłączony, ma nazwę style, tu ma nazwę style, można zmienić nazwę tutaj, ją zmieniając w tym, w href, czyli odnośnik, kotwica. Tak mi się wydaje. No to zmienimy nazwę na porażka. Bez polskich znaków. Porażka. Przez rzecz z kropką albo rz, ale ja uważam, że przez rzecz z kropką, więc niech będzie przez rzecz z kropką. Wyjątek czyni regułę. Dajemy dalej i co zrobimy z tym plikiem? Plik zapisz jako. Zmień nazwę. Można tutaj stać. Zmień nazwę. Zmienimy nazwę jako porażka. Tu już jest porażka, przecież zapisz. I można zacząć stylować naszą stronę. Czyli dalsza część tutoriali. Ważne jest tutaj jeszcze to, że można umieszczać w innych folderach na serwerze FTP, ale to jest zupełnie inna bajka. Ważne, aby podstawy mieć takie, by właśnie wiedzieć, że plik porażka CSS jest zapisany jako nowy plik, jako CSS w Notepad++. Dziękuję bardzo.